Cześć kochani, wszyscy wiemy, słyszeliśmy o tym, jak bardzo ważne jest mycie rąk. Niektórzy się z tego śmieją, powstaje na ten temat już różne memy, ale uwierzcie mi, zaufajcie mi, higiena rąk w tej chwili, zwłaszcza w tej chwili, jest bardzo ważna i ona potrafi zatrzymać wirusa, a utrzymać nas przy zdrowiu i naszych bliskich. Ja mam dla was taki challenge. Krótki, postaram się to szybciutko pokazać, jak prawidłowo myć ręce. To jest trochę kwestia indywidualna, w jakiej kolejności, ale pamiętajcie, żeby je dobrze umyć. Myć co najmniej 30 sekund, tak się przyjęło, ale chodzi o to, żeby były bardzo dokładnie umyte. Ze środka, z zewnątrz, między paluchami, kciuki, to też palce w sumie, nie? Opuszki palców, tu od środka można się podeprzeć, nadgarstki, 30 sekund, to w sumie niewiele, a może zdziałać wiele. Właśnie oszczędność wody też ważna, zwłaszcza teraz, kiedy mamy suszę. Jeżeli mamy możliwość, to wycierajmy się do ręcznika papierowego. Ja wam pokazuję tutaj, bo tutaj mamy taki kran, a w łazience jest normalny kurek. To są bezpieczniejsze krany. Jeżeli mamy kurek, to starajmy się go też dobrze umyć. Cóż, kochani, teraz wasza kolej, a zwłaszcza Maja, Filip i Maciek. Działajcie! Byłbym zapomniał. Pamiętajcie, że ten drobny gest pomoże służbom medycznym w walce z pandemią. Miejmy świadomość tego, że potrzebują również kasy, finansów do tego, żeby walczyć o zdrowie pacjentów. Więc z tej okazji powstał Fundusz Interwencyjny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Czytajcie w linku szczegóły. Chciałbym, proszę was o to, żeby poniosła się ta wiadomość, ten challenge, to wyzwanie jak najszerzej. Nigdy nie wiemy, co się wydarzy. Może ktoś z nas będzie potrzebował takiej pomocy. Oby nie, ale chuchajmy, dmuchajmy na zimne i walczmy o tych, którzy walczą za nas. Trzymajcie się i do dzieła. Hej!